Jo, mi jest was powitać w ścisłym dniu, który jest pierwszym spotkaniem naszego koła w semestrze letnim roku akademickiego 2017-18. I zapraszam na pierwszy odszyt naszego pierwszego prelegenta Płci do swojej droga wojownika do doskonałości magistra Zbigniewa Sperki. Jakby ktoś chciał na przyszłość od razu zadeklarować się wystąpieniami, to owszem, można wpisać przy swoim nazwisku chęć wyrażenia uczestnictwa jako osoba prowadząca. I jeżeli chce od razu temat, może od razu byłby fajnie. Jeżeli ktoś oddał listę, aby chciał, to ona wróci, ręka do góry. A teraz, jeżeli nie ma nikt przeciwwskazań, oddaję głos prelegentowi. Witam i staropolskim szczęść Boże. Bushido, tak? Taki dość dziwny temat. Filozofia Wschodu, której jest mało na filozofii Wschodu zajęcia, więc jakoś mnie to zainteresowało. Jeżeli miałbym od czegoś zacząć, Bushido jednoznacznie trzeba połączyć ze słowem samuraj, tak? Czyli co to jest samuraj? Japoński wojownik, kasta wojowników, szlachta, posiadaczy ziemskich, którzy w zamian za posiadaną ziemię mieli obowiązek wspierać zbrojnie swojego daimyo, czyli można powiedzieć na nasze swojego seniora, czyli bardzo podobny do naszego systemu feudalnego z pewnymi różnicami, ale ogólnie założenia te same, z tym, że nasz feudalizm kształtowało chrześcijaństwo, tam było troszeczkę inaczej. Już na samuraju tak popkulturowo kojarzy nam się taki mały pan z mieczem, bardzo zły, bardzo zdenerwowany, mściwy. No i trochę jest w tym prawdy, ale nie do końca. Taka może dla rozróżnienia, taki fragment filmu, bardzo fajnego swoją drogą, polecam. To się nazywa Milczenie. No i tu właśnie mniej więcej jak to wygląda. Tak, mi to się o tyle podoba, że faktycznie no taki oddaje klimat tych czasów. Takim pacyfistycznym wstępem. Zaczniemy. Zasadniczo sama, nazwijmy to filozofia Bushido, nie jest za bardzo spisana. To nie jest żaden system etyczny, religijny, który powstał w wyniku olśnienia jakiegoś legendarnego kogoś, żadnego Buddy. Po prostu to jest system, który powstawał w wyniku pewnych doświadczeń. On został tak po raz pierwszy spisany naukowo przez doktora Inazo Nitobe. Jego się później oskarżało o to, że przez tą jego pracę Japonia weszła na drogę nacjonalizmu. Dlatego się trochę podważa wartościowość jego. W ogóle co to jest Bushido? Bardzo proste tłumaczenie. Kodek rycerski, kodeks wojownika. Słowo rycerski pasuje, bo sami Japończycy jakoś używają słowa rycerz w odniesieniu do samurajów jako taki odpowiednik. Tak mówię, sam system nie został nigdy spisany, dopiero niejaki Yasu Togawa stworzył taki system, takie prawo, chociaż było ono bardziej cywilne, to się nazywa właśnie Bukke Hatto. Tam nie było za wiele, jeśli chodzi o wartości etyczne. Bardziej to był system, który uporządkował pewne zagadnienia administracyjno-cywilne, chociaż pojawił oczywiście w oparciu o system samurajski. I teraz na czym bym się chciał skupić? Przedstawić kilka takich podstawowych zasad, jakimi się samuraj, który chce być, właściwie człowiek, który chce być samurajem, powinien się kierować. One są bardzo restrykcyjne, bardzo ostre. Jest to kodek nakazowy. Kto tego nie przestrzega, to w jakiś sposób wyklucza się sam z tej kasty wojowników. I pierwsze hasło, które jakoś wpadło w moje oczy, czyli uczciwość w walce.
jak to, taki cytat, rozwój wojskowy bez moralnych idei nie byłby Bushido. Tak, czyli to, co mówiłem, podstawy wojownik, pewien system społeczny, który wiąże się mocno ze systemem etycznym, z pewnymi zasadami moralnymi. I tak, pierwsza sprawa, odwaga. Czy nam się kojarzy odwaga z zasad w wykonaniu Japończyków? No to nam się kojarzy od razu kamikadze, tak, śmierć. Nie jest to do końca prawda. Jak sami mówią Japończycy, rzucić się w wiwarki i tam znaleźć śmierć to rzecz łatwa, której dokonać może każdy chłystek. Istotą męstwa jest żyć, gdy żyć się godzi i umrzeć, kiedy umrzeć trzeba. No i dalej powiedzenie Shinobi Kishinosuke. Jak przekręcam te nazwiska, to wybaczcie, ale japoński jeszcze nie opanowałem w stopniu perfekcji. No i kolejne, jeśli istnieje możliwość wyboru między życiem a śmiercią, to tak długo nie pozostaje z nami coś, co rzucuje negatywnie na naszą reputację, lepiej jest żyć. Czyli to, co mówię. Umrzeć łatwo, zginąć jeszcze łatwiej. I to nie jest odwaga, to jest głupota. To, co by powiedział Japończyk, to jest śmierć psa. Albo inaczej, dzieło wielkie mięso, męstwo i męstwo hultajów. Tak? Oczywiście to, jak to badają, sami mówią, że to poszło w tym kierunku, kiedy po prostu szukano tej śmierci, ale to trochę odstaje od tych takich prawdziwych założeń tego systemu etycznego. Żyć, to jest najtrudniejsze, to jest twoim obowiązkiem. Umrzeć, jak będzie trzeba, tak, ale nie za wszelką cenę. No i jeszcze jeden taki cytat. Gdybym w kilku słowach miał opisać, co znaczy czynić dobrze, rzekłbym, że znaczy znosić cierpienie. Niezdolność do znoszenia cierpienia jest synonimem zła. Czemu się to przedstawia? Czyli to, co mówiłem, w pojęciu Japończyków męstwem jest właśnie znoszenie cierpienia, przeciwności losu, wszelkiego rodzaju okrucieństw. O czym później? Samobójstwo to byłaby dla nich ucieczka w takim wypadku, gdybyśmy zrobili to w tej sytuacji. No i jeszcze dalej. Odwaga bez sprawiedliwości nie jest cnotą i na odwrót wiedzieć, co jest słuszne i nie czynić tego oznacza brak odwagi. Męstwem jest czynić to, co jest słuszne, tak? Czyli to by pasowało też i do naszej etyki chrześcijańskiej, jak najbardziej. Niczym nie odstaje. Kolejna sprawa, dzielność. Jakże to była jedna z zasad wychowania dzieci. Trochę mi nie wyszedł ten. Ale przeczytam to. Co to znaczy dzielność? Zacznę od cytatu właśnie. On jest bardzo szokujący być może. Jak japońskie dzieci uczyły swoich synów, kiedy ono płakało, tak? Jaki tchórz z ciebie? Ktoś by płakał o taką błahą sprawę. Co uczynisz, gdy odetną ci rękę lub będziesz musiał popełnić samobójstwo? No to jest duża sprzeczność z naszymi zasadami, tak? Okazywanie jakiegokolwiek sposób lęku, strachu jest niegodne mężczyzny, jest niegodne wojownika, tak? To jest sprawa bardziej niższych stanów. I dalej, dla samuraja wstydem jest czuć głód, gdy ma pusty żołądek. No, czyli można powiedzieć maszyny, tak? Maszyny do zabijania, ale to też nie do końca jest tak różne od naszego. Jak my patrzymy, jakimi zasadami się kierował chrześcijański rycerz, to też była maszyna do zabijania. Martwcie się, co będzie jeździć. Ale tak powiem, to z tą dzielnością, ten pierwszy... Może pytania później i komentarze, dobra? Kolejna zasada. Ja będę tak szybko leciał, bo nie mamy za dużo czasu, więc chodzi głównie o to, że główne jakieś zasady, które udało mi się wyłapać i które jakby, moim zdaniem, są ważne przytoczenia. Prawość. Prawość jest siłą wejścia bez wahania na drogę, która wskazuje rozum, która każe umrzeć, gdy trzeba umrzeć, uderzyć, gdy trzeba uderzyć. To też jest bardzo ważne w systemie japońskim. Poczucie sprawiedliwości, właśnie ta prawość. Niegodne jest w jakikolwiek sposób łamać prawo, wykorzystywać swój urząd do czynienia czegoś niecnego, tak? To jest system, który jakby sam siebie oczyszcza, sam siebie reguluje. No, to tyle, jeżeli chodzi o to. I pojawia się takie słowa jak giri, bo jak Japończycy mówią, obowiązki względem rodziców to jest sprawa prosta. To się kieruje miłość. Ale są obowiązki, które nie wynikają z twojego jakiegoś poczucia
nazwijmy to naturalnego poczucia miłości do rodziców i tak dalej. I oni giri, czyli pewna mądrość. Mądrość, która uczy cię, kiedy masz obowiązek coś czynić, jeżeli nawet jest to kosztem jakichś twoich wyrzeczeń, twoich jakichś rzeczy, które ty byś nie chciał. Tak, to jest ten poczucie obowiązku w tym systemie jest bardzo duże. I ono właśnie wynika poza taki naturalny system, który mógłby wynikać z bycia po prostu człowiekiem. Jest to dość duże prawo. No i właśnie tu odnośnie tej prawości. Talent ani nauka bez prawdości niezdolne są z ludzkiej postaci uczynić samuraja, gdzie jest prawość, tam i brak wiadomości nie jest rażący. Czyli to, co mówiłem, prawość, tak? Wszystko inne, talenty, nauka, to jest drugorzędne. Jeżeli nie ma w sercu prawości, my byśmy to może nazwali uczciwością, moralnością, no to wszystko jest nieważne, tak? To jest niewarte, bo sam talent ani nauka nie uczyni z ciebie dobrego samuraja. To jest tylko rzecz wtórna. No i dalej, jakże pożałowania godne, woła jest zejść z drogi i nie podążać nam dalej. To jak utracić zmysły i ich nie odzyskać. Druk i psy, nawet jeśli zbłądzą, potrafią wrócić do domu, ale człowiek raz pozbawiony rozumie, nie umie go odzyskać. No i właśnie jest tu ta droga, czyli właśnie ta prawość. Cały czas trzeba nią kroczyć. Łatwo z niej zejść, tego nie wolno robić. Nie można, bo już się do niej bo już ciężko będzie wrócić. Dobroć i współczucia. I to jest takie dziwne, ale faktycznie w tym systemie każdy samuraj ma się wykazywać dobrocią i współczuciem. Jak sami Japończycy się chwalą, zanim jeszcze wymyślili jakiekolwiek prawa międzynarodowe w stosunku do jeńców, oni mówili, że podstawowym obowiązkiem zwycięzcy jest zaopiekować się przegranym. Zapewnić mu podstawowe warunki do życia, do przetrwania. Z tym było różnie, ale z taką sami się tym szczycą. I tak tutaj właśnie jest to słowo Bushido na sake, czyli czułość wojownika. Każdy wojownik powinien wykazywać się pewnym poczuciem właśnie jakiejś czułości, wrażliwości, nawet estetyki. To jest ważne. Ta specyficzna sztuka japońska. No i odnośnie właśnie tej dobroci współczucia, mi się ten cytat bardzo podoba, bo on jest bardzo katolicki, chrześcijański. Gdybyśmy mieli odrzucić każdego, kto choć raz popełni błąd, to wątpię, czy znaleźlibyśmy choć jedną osobę godną awansu. Kto raz błąd popełni, będzie o nim pamiętał i z pewnością zapragnie go odpokutować. Czyli jak najbardziej wybaczamy błędy, dajemy drugą szansę. Każdy ma prawo odpokutować, można powiedzieć, nikogo nie skreślamy. I tak jak mówię, z tym było różnie, no ale... Tak to jest. No i dobroć. Skąd dobroć? Dobroć łączy pod swoją... Japończycy, tak, to jest taka dziwna rzecz, z tego co ja rozumiem, dobroć łączą z władzą. Ponieważ jeżeli kogoś nauczymy dobroci, a wiadomo, daimyo, czyli senior, również jest samurajem, nigdy nie stanie się tyranem. Dobroć łączy pod swoją władzą wszystko to, co siła zgnieść by chciała, tak samo jak woda tłumi ogień. Tylko ci wątpią w gaszenie wodą, co filiżanką gasić by chcieli wóz naładowany chrustem. No więc jakby to potwierdzenie tego. A tak jak mówiłem, bardzo silne było to przekonanie, że to właśnie w opozycji do dwudziestowiecznych filozofów europejskich, którzy bardzo mocno stawiali na demokrację, na systemy rządów osób wielu, bo król zmienia się w tyrana. Oni mówią, nieprawda, jeżeli jest nauczony dobroci, to się nigdy nie zmieni. Tak to, co jeżeli tak, w taki, oni się tam spotkali zapożyczonym cytatem, tak, jeżeli władca kocha to, co ludzie i nienawidzi tego, to co ludzie, to będzie zawsze z nimi. Kolejną taką zasadą, którą powinien się kierować samuraj, jest panowanie nad sobą. Wiąże się to z pewnego rodzaju uprzejmością. To jest bardzo silne w filozofii japońskiej. Uprzejmość, kultura, szacunek do drugiej osoby. W tym momencie mówimy oczywiście o osobach na równym statusie społecznym, bo wiadomo, to się nie tyczy chłopów. Nigdy nie można pokazywać swojej pogardy,
mówię, z tym też było różno, ale raczej należy zawsze być grzecznym, nawet w stosunku do osoby, która wyrządziła ci publicznie coś złego, obraziła cię, publicznie zawsze powinieneś, tak jak oni mówią, wychwalać jej wspaniałomyślność, a upominać ją prywatnie. Nigdy nie robić tego publicznie. No i druga sprawa, uprzejmość też wymaga pewnego rodzaju skrycia. Nie wyrażania emocji, o czym było wcześniej. Tak, uprzejmość wymaga od nas, aby nie mocić radości innych przez wyrażanie własnego smutka. Czyli jeżeli nam jest źle, raczej staramy się to ukryć, raczej nie okazujemy tego. Co jest... Co by chyba dzisiejsi psychologowie z tym by się bardzo nie zgodzili. No i dalej, namiętności nie mogą zaśmieć zachowania, powagi i równowagi ducha. I tu jest właśnie bardzo silny akcent kładziony na to opanowanie, na tą siłę charakteru. I właśnie o czym mówiłem, uprzejmość. I to jest taka przypowieść. W ogóle apetycie się lubi, jeżeli chodzi o spisywanie, lubi się posługiwać takimi różnymi usłyszanymi czy usłyszanymi od kogoś, czy samemu przypowieściami. No i właśnie, pewien człowiek chwalił się, że wygarnął coś drugiemu, to zachowanie godne plebsu. Prawdziwego samuraja podziwia się za odpowiednie maniery. Tak, to co mówiłem, nigdy nikomu nie ubliżać, nie pokazywać swojej złości, a jak już musimy, to prywatnie. Zresztą ma to tyle znaczenia, że mówię, że jeżeli komuś upomnisz prywatnie, to on będzie ci za to wdzięczny. Jeżeli zrobisz to publicznie, znienawidzi cię za to. No i honor. Bardzo silne poczucie honoru. Wiąże się to wiadomo z wojownikiem. Trzy słowa. Na imię, moku, postawa, gingwaj, opinia. Honor, czyli ogólnie to, co mówią o naszym imieniu. Mówiąc tak w skrócie. To, jaka jest nasza postawa. Bardzo mocno już od dziecka wuczono młodych szlachciców, tak to nazwijmy, aby zawsze pamiętali, że twoja postawa jest związana z tym, co ktoś o tobie będzie mówił. Nigdy nie... Zawsze o tym pamiętaj. No i oni w ogóle też honor utożsamiają z pewnego rodzaju siłą ducha, tak? Co znaczy, to jak ten cytat, znosić czegoś na pozór, czego zjeść się nie da, to znaczy istotnie znosić, tak? Honor to oznacza być człowiekiem silnym, człowiekiem, który to, co rzuca mu los, to, co jest trudne, on zawsze to podejmuje, nigdy się na to nie skarży, to jest właśnie honor. Wtedy o tobie będą mówić dobrze. Właśnie poczucie honoru jest mocno utożsamiane z tym, co mówią o mnie inni, to jak inni mnie odbierają. To było zawsze bardzo... oczywiście było to też czasami bardzo płytko rozumiane, jako taki abstrakcyjny, najbardziej, ale najbardziej oddający sprawę, to kiedy to chyba chodziło o samolot, rzucił drugiemu, że na tobie pełza pchła, ty się strasznie obruszył na to, powiedział, że ja jestem, mówiąc po samurajem, a samuraj nigdy nie ma kontaktu z takimi nędznymi stworzeniami, które piją krew, co go bardzo obruszyło, znam to za niehonorowe, ale to jest jakby taka skrajność. Ogólnie chodzi bardziej o sprawy takie, żeby znosić przeciwstawności. Życie człowieka jest jak długa droga, którą przejść trzeba z wielkim ciężarem na plecach. Nie śpiesz się, nie czyń nikomu zarzutów, ale patrz zawsze na swoje błędy. Przemięźliwość jest warunkiem do przedłużenia naszych dni. Czyli to, co wcześniej, opanowanie, pokora. Właśnie, to jest dobre słowo, pokora. Pokora wobec życia. Co mnie to obchodzi, gdy ty poniżasz siebie i nie obrażasz. Mej duszy nie zdołasz splamić swoją obrazą. I tu też druga sprawa, to co mówiłem, nie czynimy nikomu publicznie, czy nawet nie publicznie, w jakikolwiek sposób obrazy. To jest niegrzeczne. Gdy inni mówią o tobie źle, nie odpłacaj się złem, lecz zastanów się, czy mógłbyś sumiennie wykonywać swoje obowiązki. Jeśli inni cię ganią, nie gań ich za to. Gdy inni są źli dla ciebie, nie bądź zły dla nich. Prawdziwa radość zakwita dopiero wówczas, gdy namiętności i życzenia przeminą. No i to jest kolejne bardzo, bardzo silna... Bardzo... Myślę, że... Osoba wychowana w świecie zachodnim jak najbardziej się zgodzi z tym twierdzeniem. Też jest to trochę niezgodne z takim popkulturowym przedstawieniem tego systemu, tego kraju.
No i to, co jest jedną z najważniejszych rzeczy samuraja, czyli wierność. Bezwzględne posłuszeństwo wobec daimyo. Bardzo długo był tam spór odnośnie tego, co było powiedziane w stosunku do, kiedy próbowano chrystianizować Japonię. Tam było tak, cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boskie. I oni tego nie mogli zrozumieć, jak to można mieć dwóch panów. Ma się jednego pana, nie można tego dzielić. To zostało oczywiście wytłumaczone, że to jest na różnych poziomach abstrakcji. Jakby oni to przyjęli na tej zasadzie, że jestem wierny mojemu panu i własnemu sumieniu. Ale to przez Spencera, bo on to tak po prostu przedstawia, oni to bardzo dosłownie przyjęli. No i tak, jak być dobrym wasalem znaczy zawsze wspierać swojego seniora, ufnie polegać na nim we wszystkich dobrych i złych sprawach oraz poświęcać samego siebie. Wiednie lub trzech takich starczy, by całemu klanowi zapewnić przetrwanie. Ogólnie Japończycy nie cierpieli lizustwa, tak można powiedzieć. Coś, co jest z Jezusem, to jest. I z drugiej strony nie lubili też osób, które buntują się dla samego buntowania. Owszem, kiedy daimyo źle postępuje, jak najbardziej nie możesz być więźniem własnego sumienia, ale twoim obowiązkiem jest być trwać wiernie przy swoim panu, ale możesz mu co najwyżej zwracać uwagę, a najbardziej szlachetne w tej sytuacji byłoby, gdybyś oddał życie za to, co wierzysz, za to, że giniesz za to, że jesteś co prawda wierny swojemu panu, ale giniesz za to, że mu za to zwracasz uwagę. Najlepiej jakby jeszcze samobójstwo był zmuszony popełnić. To jest w ogóle jest... Mówiąc chociaż taka mnie myśl naszła, że po prostu Japończycy nigdy by się nie zgodzili z reformacją. Kiedy po prostu opuszczamy, coś nam się nie podoba, zostawiamy to i robimy swoje. Nie, to się nie godzi. Mamy trwać przy tym, co jest, ewidentnie próbować to zmienić, ale nigdy tego nie zostawiamy. To jest bardzo silne. To do tej pory, że jest tam przetrwało w Japonii. Jest ten kult w pracy poddaństwa swemu szefowi w jakimś tam stopniu. No i przechodzimy chyba do najciekawszej rzeczy, czyli samobójstwo, które obrosło legendami, mitami, no nieważne. To jest takie... to jest taki fragment opowiadania. Patrz, bracie, rozumiesz, teraz nie wbijaj miecza zbyt mocno, bo upadniesz na plecy. Pchaj raczej w przód i trzymaj kolana razem. Naki uczynił to samo i powiedział: trzymaj oczy otwarte, bo w przeciwnym wypadku będziesz nadto podobny do mdlącej kobiety. Jeśli miecz się zaplącze i zaczniesz tracić siły, zbierz samą odwagę, by ponownie ciąć. Malec uważnie zwodził wzrokiem między nimi, a kiedy zmarli, ze spokojem przeciął grób i poszedł przykładem, jaki mu pokazano. Jak najbardziej to rytualne samobójstwo, ono tam w kulturze przetrwało. I tu też jest taka sprawa, że mówią, no to w pewnym momencie po prostu zaczęto przeginać, że tak trywialnie powiem. Nie o to chodzi w seppuku, w harakiri, to jest taka bardziej gorsza nazwa, nazwijmy to tak. To, o czym mówiłem na początku, nie można się poddawać, trzeba walczyć. Po jednej przegranej bitwie nie masz prawa się zabić, masz wstawać, próbować. Śmierć to jest raczej przywilej niż pewnego rodzaju możliwość ucieczki. Oni tu właśnie to, co robi to profesor doktor Izuno Nitobe, on się właśnie powołuje na Sokratesa, który przecież mówi, no w waszej kulturze też jest pełno takich samobójstw w imię wyższych celów. Ale to nie może być tak zwane samobójstwo ucieczkowe. No i to właśnie przykład. Nieszczęsny bojownik, który przegrawszy jedną bitwę za drugą, tropiony przez równiny i góry, lasy i doły, gdy wreszcie głodny i samotny znalazł się w żupli spróchniałego drzewa ze stępionym od użycia mieczem, ze złamanym łukiem i bez sał, czyż w takich warunkach najszlachetniejszy Rzymian nie rzuci się po bitwie pod Filipi na miecz? Na miecz własny, ów nieszczęsny miał położyczyk, uważa jednak śmierć za tchórzostwo. I z mocą podobną męczennikom chrześcijańskim podtrzymuje ducha wierszem. O troski, bóle, jak ja brzemieniu, coście na barki mi włożyli, ochoczym sercem błogosławiem, że mi, że probierzem jesteście mej siły, tak? Czy w ogóle niezgodne z tym, co nam się jakby w popkulturze przekazuje, że Japończyk kojarzy się autentycznie z samobójstwem. Przeciwnie.
masz walczyć, tak? Masz do końca trzymać. Ja bym to porównał do takiej łacińskiej sentencji odnośnie właśnie sowieckiej, tak? Mężczyzna upaść może, ale poddać się nie może, jakoś tak. I właśnie tu o to chodzi. Zresztą to, co na początku, tak? Ta śmierć psa. Nie jest sztuką zginąć, czy tak? Nie jest sztuką pięknie zginąć, sztuką jest pięknie żyć. No i tu właśnie jest odnośnie tych kwestii trudów życia. Jeśli niebiosa chcą komuś poczynić wielki urząd, to wzmacniam jego ducha przez cierpienia i jego nerwy, mięśnie pracą. Wystawiam ciało na głód i na ubóstwo, niweczą wszelkie jego przedsięwzięcia. W ten sposób duch jego nabiera wytrwałości, natura się hartuje, a słabość pieszny, tak? Wszelkiego rodzaju przeciwności są oznaką przezwyciężanie ich. Kroczenie dalej jest oznaką siły. Czym się mam oczywiście każdy samuraj wykazywać, a nie uciekanie. Samobójstwo właśnie jest kwestią, kiedy zostaje. To jest albo nakaz z góry, albo kiedy sytuacja ci nie pozwala. To nie dlatego, właśnie tak jak w przypadku tej wierności. Kiedy nie możesz być więźniem własnego sumienia i nie masz wyjścia. Nie możesz opuścić swojego dajma, ale też nie możesz mu się sprzeciwić, a jednocześnie nie czujesz. Masz taki moralny dylemat, że to, co robi, nie jest zgodne. No i wtedy jakby jest w tym momencie uzasadnione. To, co było tak, umrzeć, kiedy umrzeć musisz, a nie kiedy chcesz. No i kolejna sprawa, bardzo silnie związana z Japonią, zemsta. Takim najsłynniejszym przykładem historycznym jest niejaki Musashi Miyamoto. To był samuraj, który całe swoje życie praktycznie poświęcił na szukaniu zabójcy swego ojca, tak? To był jego główny cel. Zemsta jest bardzo silnie zakorzeniona w kulturze japońskiej. Już będę czytał, o co chodziło, że jak to współcześnie się tłumaczy, zemsta jest rozumiana jako pewnego rodzaju sprawiedliwość, kiedy nie ma możliwości, kiedy kodeks karny, ani się tu odwołam do Europy przedpaństwowej, tak, zemsta była pewnego rodzaju prawem, tak, kiedy prawo cię nie chroni, kiedy prawo w przypadku jakiejś zbrodni jest nie działa, to w tym wypadku zostaje zemsta jako taki akt sprawiedliwości, nawet nie wobec rodziny ofiary, tylko właśnie wobec świata bogów. Twoim obowiązkiem moralnym jest dokonać zemsty, jeśli instytucje za to odpowiedzialne albo nie działają, albo po prostu nie funkcjonują, bo jest taka sytuacja. Jak powiedzieć, w ten sposób funkcjonuje prawo. Tak, że tak trochę złośliwie mówiąc, no, że jeżeli prawo źle działa, no to obywatele muszą wziąć sprawy w swoje ręce. Ale oni tak to rozumieją. Chociaż i tu, wiadomo, były skrajności. No i kolejna kwestia, wychowanie. Dużym znaczeniem właśnie tych wartości jest wychowanie. Podstawowe zasady: mądrość, dobro, odwaga, czyli dzinju. No i tu właśnie do nauki podchodzono bardzo pragmatycznie. To znaczy nie starano się uczyć jakichś, nazwijmy to, przedmiotów czysto intelektualnych. Owszem, rozwój intelektu był, ale to było narzędzie do rozwoju duchowego. To było na pierwszy, do rozwoju duchowego i do rozwoju fizycznego. Przede wszystkim podzielono nacisk na naukę walki po kolei, mieczem, łukiem, włócznią. Zwróćcie uwagę w ogóle, że miecz nie jest jedynym symbolem samuraja, łuk też był objęty pewnym kultem, do tej pory jest, więc też nie było wstydu, jak samuraj używał łuku. Prześmiej się do Europy, gdzie raczej na polu bitwy rycerz wchodził konno do walki bezpośredniej. O ile uczony był używania łuku, to bardziej do polowań niż do starcia. Tam jak najbardziej wyjście do bitwy z łukiem nie było żadną ujmą. Była to też, mówiąc tak, w takim prostym językiem, broń szlachetna. Gdzie to? Przede wszystkim, tak jak mówiłem, nauka właśnie tych spraw związanych z
tak jak wiem, wszystkie takie pragmatyczne elementy nauki, to jak oni stwierdzili, że można ją wykorzystać w zawodzie, jest przydatna jak najbardziej, ale to nie jest podstawa. Przede wszystkim, znaczy dokładnie na filozofię, literaturę, próbowano uczyć czegoś, co się oni uznawiają obiektywizmu. Oprócz tego taktyka, kaligrafia, bardzo dużo przywiązywano właśnie etyka, historia, no i ogólnie szeroko pojęte sprawy wojskowe. Zresztą to miał być czysty wojownik, żołnierz i do tego był szkolony. W ogóle zresztą to się daje jako powód upadku, kiedy Japonia zaczęła się otworzyła na Europę i zaczęła zmieniać system z feudalnego na kapitalistyczny. Właśnie wtedy samurajowie sobie kompletnie nie radzili właśnie z tym. Oni w ogóle nie byli uczeni do takiego zarabiania. Mieli czerpać dochód z ziemi, który sobie się nie uczy, ale że tak powiem, nie mieli robić pieniądza. W związku z tym później był z tym problem. Zresztą samo tak jak w Europie, tak zawód kupca nie był niczym szlachetnym. Raczej kojarzono to z cwaniactwem, z oszustwem, z kombinowaniem. Niegodne. Niegodne nikogo szlachetnego. No i jeżeli chodzi o kwestie, już tak na zakończenie, stosunek do kobiet. Tam nie było równości płci i sami Japończycy o tym mówili, nie było, ale oni mówią wprost, nawet jeżeli uznamy w prawie równość płci, to mówi, prawo nie jest jedynym wyznacznikiem równości. Więc nawet jeżeli stworzymy coś takiego, to i tak nie będzie równości. Poza tym, tak jak nie ma równości między kobietą i mężczyzną, tak też nie ma równości między jednym mężczyzną a drugim mężczyzną. Tak wszystko zależy od sytuacji. I kiedy oni mówili, że nie ma równości, to nie mówili, że sytuacja kobiet jest gorsza, tak? One po prostu mają swoją rolę do odegrania w historii, mężczyźni swoją. Są inaczej, duży nacisk kładziono właśnie w przypadku kobiet, że oni mają wychować przyszłych wojowników. Co nie zmienia faktu, że kobiety też były uczone walki, tak? Uczono je posługiwania się łukiem. Do tej pory jest ta tradycja. Z tego co wiem, w tych szkołach tradycyjnego uczniństwa japońskiego chyba tam połowa, albo nawet ponad połowa zawodniczek, tak to nazwijmy, to właśnie są kobiety. Inną sprawą jest to, że każda kobieta otrzymywała, to jest taka ciekawostka, bo z tego co wiem, to chyba Szkoci dość podobny zwyczaj mieli. Każda kobieta otrzymywała sztylet. Sztylet, który miała się obronić w razie zagrożenia życia, zagrożenia cnoty. Czyli nie było czegoś takiego, że jak sobie to wyobrażamy, że delikatna kobieta, wiadomo, nie tykać, trzeba ją bronić. No, tu już się mniej nam to spodoba. Ewentualnie miała ten sztylet i była uczona na to, żeby popełnić samobójstwo, gdyby miała być zhańbiona i nie mogła wyjść z tej sytuacji. Po części też uczono ją walki japońską włócznią. To też miało jej pomóc przy wychowywaniu przyszłego wojownika, ale też uczono jej pewnych zasad. To, co mówiłem tak przy tym wcześniejszym części, że dziecko było od urodzenia uczone pewnej takiej pokory, bardziej bym nawet powiedział takiego radykalnego, ascetycznego trybu życia. No i w związku z tym, że tego oczekiwano od mężczyzn, no tej kobieta, która wychowywała te dzieci, musiała mieć pewne umiejętności, żeby, że tak powiem, wychować. Ale że tak powiem, to co mówi doktor Izuna Nitobe na obronę, mówi, ale przecież kobiety cieszyły się u nas takim samym szacunkiem jak matrony rzymskie, tak? Bo każdy wiedział, że tak jak Rzymianki rodziły przyszłych legionistów, tak i nasze kobiety rodziły przyszłych samurajów wojowników. Więc chociażby z tego powodu cieszyły się specyficznym rodzajem poszanowania. A co odnośnie relacji damsko-męskich, kobieta była poddana Japończykom, ale ja powiedziałem, że to taki żart mają odnośnie tego. Także czym różni się małżeństwo angielskie od japońskiego? Także Europejczyk całuje żonę publicznie i bije ją w domu, a Japończyk bije żonę publicznie, a całuje ją w domu.
Także, że oni jakby nie ukrywają pewnych rzeczy. To taki żart. Jeżeli jeszcze z takich ciekawszych rzeczy... Odnośnie jeszcze decyzji, tak jak ten cytat. Decyzje powinno się podejmować w czasie 7 oddechów, jeżeli rozważania trwają zbyt długo, wszystko się rozwiązuje. To znaczy, każdy wojownik powinien cechować się szybkością podejmowania kroków, być zdecydowany, szybki. Zresztą tak jak w szermierce. Myślę, że to jest też klucz do pewnych tych założeń. A jeszcze jedna sprawa pewnej obojętności. Nie wiem, czy to się komuś skojarzy z jakimś europejskim filozofem, tak? Istnieje coś, co można nazwać postawą w czasie ulewu. Będąc zaskoczonym przez deszcz, można mieć ile sił w nogach, bądź szukać schronienia pod okapem domów stojących wzdłuż drogi. W obu przypadkach zmokniemy. Gdybyśmy wcześniej przygotowali się psychicznie na zmoknięcie, deszcz mało by nas oprzeć. Zasadę tę można zastosować z korzyścią w każdej sytuacji. A też tak zostawię każdemu do własnej interpretacji. No to tyle, dziękuję. Teraz czas na dyskusję, jeżeli ktoś ma pytania, propozycje albo groźby. Uwagi z groźby można kierować do regenta. Znaczy ja powiem już tak, że z tego co tam patrzyłem na Facebooku, jak ktoś udostępnił informacje właśnie odnośnie tego wystąpienia, to dużo rzeczy jest, tak jak właśnie powiedziałeś, troszeczkę przeinaczone przez zachodni właśnie sposób postrzegania tej kultury japońskiej i w ogóle kodeksu Bushido poprzez, no, jakby to byśmy nie nazwali popkulturę po prostu naszą, że to był z tym szlachetnym, że to było takie spłycanie. To, co tam na początku żeś przeczytał, o tym, że samuraj się błahostkami nie przejmuje, to mi się przypomniało bodajże, proszę mnie poprawić, jeśli się pomylę, Piłsudski coś podobnego kiedyś powiedział. Była taka, podobno, jest jedna z anegdot z jego życia, że podobno jak się przechadzał tam gdzieś po namiotach sanitariuszy, to ktoś tam krzyczał i on miał rzucić coś takiego, że czego krzyczysz, że co, że noga, a tamtemu głowę urwało i nie krzyczała, to takie głupstwo. No, może i tak. Że Piłsudski był japońskim agentem. Norbert, ty to chyba badałeś, że on tam status Boga uzyskał. Tak, brał pieniądze. Ale nie, to dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o to, to jeszcze tej kwestii nie rozwiązałem, ale prawdopodobnie jest faktycznie Piłsudski uznany za japońskie bóstwo ze względu na to, że pewne elementy zostały spełnione przez to. Był oddany w sprawie japońskiej, pewnym z tego, bo sam Japonsus uznaje jego współpracę. Został pochowany na Babelu, ale na ten jego grobie została wzięta ziemia ze świątyni Musunguri. No i miał własny krzewy wojownika z imęstwo. Można uznać go za takiego człowieka, który został deifikowany do Boga, ale to musiałaby być zgoda popierzeń ze świątyni Musunguri. Jeszcze tak z boku, bo było w Polsce. Uzupełnieniem tego, jak stwierdził pan doktor Izube, to była praca z dwudziestolecia międzywojennego. Polacy są bardzo w pewnych aspektach podobni do Japończyków. Tak on mówi, że o wiele się nam łatwiej myśli, że kiedy historię, ja to znajdę. On mówi tak, że dla was nic nieznaczącym słowo jest Yamato. Nic nieznaczącym słowo jest Yamato, ale jak wam powiem, że to jest nasz odpowiednik słowa Sarmata, no to już wam coś to powie, tak? Że historia 47 rodzinów ma takie znaczenie w naszej kulturze, jak u was konfederatów barskich. To jest bardzo pokrewne. Ja wiem, że oczywiście to jest w pewnym stopniu takie trochę
bycie miłym dla gospodarzy, no ale jest nas jakoś. No i dzisiaj oczywiście już pewne rzeczy wiemy, ale to co mówił daimyo i samuraj, to mówię, to przecież u was jest kasztelan i starosta. A co i tak już pani to też było tak troszeczkę dziwnie, bo z tego co ja słyszałem, z tego co jestem, to były dwa rodzaje. Jedno się bodajże nazywało harakiri, drugie było sepuku. No harakiri to jest bardziej takie. Znaczy ja pokardliwe określenie. Jedno było w czasach wojny, że jak mamy na polu bitwy, to tak, przecinanie brzucha i wtedy twój przyjaciel, ewentualnie twój przeciwnik, którego szanowałeś, miał ci uciąć łeb, żebyś po prostu się nie szkańbił tym, że na twarzy wyraziłeś ból, że coś w ogóle ten, że się jakoś szkańbiłeś właśnie tym, że takie przyziemne emocje odczuwasz. Natomiast w czasach pokoju podobno było praktykowane, tylko nie wiem na ile to jest wiarygodne, bo to czytałem parę miesięcy temu. Podobno było coś takiego, że jak ktoś miał popełnić samobójstwo takie rytualne, to się robiło, była cała otoczka. Trzeba było zgromadzić odpowiednią publikę u siebie w domu, wypić herbatę, napisać wiersz i potem publicznie po prostu popełnić samobójstwo. Ogólnie to seppuku, kappuku, pospolicie, harakirim zwane. Podczas wojny zazwyczaj przecinano sobie tętni suscyjną. Tak jak kobiety. Zmierzę, że jak odsuwasz istnienia, jak zdejmowanie tego dostwa w stunku podczas bitwy, kiedy i dość oddał się zapis przeciwnicy, było niepraktyczne. Czy są tych typów samobójstw było wiele więcej? Ręka do góry. Dajmy mnie to pytanie, później kto się zgłosił drugim, żeby to szło sprawnie. A tam potem zimno. No, wydaje mi się, że był jakiś u nas polski samuraj. Nie wiem, chyba nie. Nie. To musisz być. Znaczy nie, no, chcę myśleć, samuraj musi być Japończykiem. A żaden Polak nie. Ja słyszałem, że jakiś Polak pojawił się w Japonii i został, że tak powiem, wzięty na służbę do Danii. Nie trzeba być Japończykiem. Inaczej, nie trzeba być Japończykiem, ale trzeba być wzięty na służbę. Ale trzeba być wziętym na służbę. No tak. A to nie jest takie proste. Ale jak zostaje przyjęta służba, staje się automatycznie samurajem i można de facto powiedzieć, że jest Japończykiem, ale to jest inna kwestia. No, powiedz to Japończykowi. Mogę powiedzieć, jakie to słowo. A tak. Mi się wydaje, że jeśli to miał agentów japońskich w Polsce, no to bardziej tu Dmowski by pasował, który w myślach nowoczesnego Polaka cały czas tam wypala Japończyków. Ale zapytać chciałem o coś innego, bo rzeczywiście tutaj jest dużo zbieżności z chrześcijaństwem, jak to nie było. No, to są też systemy feudalne, tak? Właśnie, ale ziarna logosu w sensie takiego kodeksu właśnie etycznego moralności. Co prawda wiemy dobrze, że zasady są fajne w praktyce, to i u nas i tam różnie bywało, ale zastanawia mnie ten temat tych kobiet, tak? Znaczy pod tym względem, że no, mimo wszystko jak się widzi obraz tych kobiet w Japonii, na przykład jakieś tam nagrania znalazłem ostatnio w internecie z 27 roku z dźwiękiem jeszcze jakieś nagrania z Japonii z Kyoko chyba to było. No w każdym razie każdy tam ma obraz kobiety Japonki, która jest właśnie taka bardzo skromna, pokorna, gdzie nie widać tą kobiecość, w sensie nie widać właśnie jakiejś takiej twardości, jakiejś agresji. I wydaje mi się, że to samo w przypadku jest Japończyków w ogóle, że właśnie ta powściągliwość, no może tak to nazwijmy. No ale mimo wszystko ten akcent poddania kobiet tam jest wyraźnie wyszczególniony, więc moje pytanie dotyczy tego, no właśnie, czy to jakieś były, nie wiem, na przykład jak wyglądały jakieś szkoły dla kobiet, jak wyglądało wychowanie kobiet, czy coś się orientujesz? Znaczy, bo jakby tu za każdym samurajem stała jakaś ta... Szkół publicznych nie było. Jakaś kobieta. Ale kwestia też Były wychowywane z domu. Były wychowywane z domu. To było na zasadzie takie, że one właśnie były też wytrzymane na jakiś taki... Znaczy nie, one były uczone pewnej umiejętności w walce, ale nie w takim praktycznym sensie. Bardziej miały dzięki temu nauczyć się wychowywać syna, ale były za to uchone, były uczone pewnego wdzięku, jak oni to określają. Uczone ich muzyki, tańca,
ale tego nie dla popisu, nie dla, jak to w Europie, żeby zdobywać kontakty towarzyskie, ale bardziej, żeby właśnie dla własnego, dla własnej jakiejś przyjemności, dla przyjemności tej rodziny, to nie musiało być w stopniu mistrzowskim, tak? To miało tak, jak się wyłagodzić obyczaje. Jak to nie siedzi, nie żeby nadużywać dla dogodzenia próżności lub lubieżnym zachciankom, a nie dla popisu. Uczono ich tego, aby dodać życia wdzięku i wesołości. A były samurajki kobiety? Nie. Kobiety miały się wykazać na polu rodzinnym. I za to były bardzo szanowane. Są w tej książce jest tam. Następne pytanie, kto zna? Śmiało, nie będziemy teraz do góry. Może zależy tego sobie mam pozwolę zgłosić uwagę. Zastanawiając się, czy właśnie sprawowanie władzy jest z dobrością powiązane oraz zależność między sługą a swoim panem Miraldo. Jest to pokłosie sprowadzenie do Japonii w V wieku konfucjonizmu. Tak, ale Japończycy mówią ok, to jest pokrowiec z konfucjonizmem, ale my to znaliśmy jeszcze zanim pierwsze pisma Konfucjusza przybyły do Japonii. A, bo mi sobie może. Oni bardziej się powołują na, żebym się nie pomylił, na Mencjusza. Mencjusza, tak, i jego pisma są tam. Czyli na Konfucjusza. Ale jak oni powiedzieli, tak jak mówią o... tak jak mówią o buddyzmie, że owszem, buddyzm wpłynął, ale to dopiero my zaszczepiliśmy prawdę do tego buddyzmu, tak? To co buddyzm, także w pewnym momencie pewne zasady buddyzmu muszą ustąpić szintoizmowi. Bo to narodowa religia, tak. Sigar jest ciemny. Michał? Ja bym zapytał się właśnie w tym kontekście, bo czy kojarzysz, jest taka książka Daisero Suzuki'ego, tego, który dosyć mocno rozpropagował zen na Zachodzie. On napisał książkę o relacji między zenem a kulturą japońską. On generalnie przekonuje, że zen jest właściwie fundamentem kultury japońskiej. Oczywiście sprawa jest dyskusyjna, dlatego że buddyzm do Japonii dociera jednak dosyć późno. Mało tego, dociera tam poprzez całą masę zapośredniczych. Tak? Korea, a w ogóle wcześniej to jeszcze są Chiny i tak dalej, więc to jest pewna określona modyfikacja. To jest zresztą w ogóle bardzo ciekawy wątek, który przed chwilą dotknąłeś, tak? Który no jest pewnym fenomenem chyba także kulturowo-religijnym, jeśli chodzi o Japonię, także współczesną, że dla nich nie ma jakby problemu z podwójną, a może i więcej, znaczy z większym ilościowym przynależnością, powiedzmy, przynależeniem do konkretnych tradycji religijnych, tak? Dla nich nie ma problemu, jakby czy szintoistą, buddystą i kimś tam jeszcze generalnie. No i teraz pytanie jest, moje pytanie zmierza do jednej prostej rzeczy. Jakie twoim zdaniem jakby za całym kodeksem Bushido i tym, do czego on tam dalej prowadzi, stoją takie niezmienne założenia światopoglądowe, to znaczy takie, bez których po prostu nie ma mapa, a na ile jest to możliwe do przeniesienia inne, na ile jest, powiedzmy, ten nurt, ta tradycja do przeniesienia w inny kontekst taki kulturowo-światopoglądowy, tak? Na ile to jest do zrobienia, a na ile jest to zrośnięte nie tylko z Japonią, ale z bardzo konkretnym też elementem tej
kultury japońskiej, tak? Na ile jest to uzależnione na przykład, nie wiem, od pewnej religii, czy od pewnej filozofii, czy wręcz to właśnie od pewnych założeń światopoglądowych, których wykluczenie no, powoduje, że okej, mamy do czynienia z czymś podobnym, ale na pewno nie z tym samym. To jest trudne, bo to jest i tak i nie. Sam ten doktor Inanon Itobe, on był chrześcijaninem, on się przechrzcił. I on jak najbardziej mówi, że tak, to są zasady, ale one mówi, one nie są sprzeczne, ze sobą samej tej książce przywołuje przykłady świętych chrześcijan, chrześcijańskich, mówi, że jak najbardziej pewne nasze, nawet niezrozumiałe dla was rzeczy są u was, tak? To są święci, którzy jak najbardziej wpasowują się w naszą kulturę. Pytanie jest, na ile rzeczywiście te zbieżności mają miejsce, a na ile to my, będąc niestety uwarunkowani... Ale to nie tylko my, oni w tą stronę też. Ja wiem, tylko że wiesz co, klasyczny przykład takiego jakby pewnej uniwersalnej normy, która bardzo się często podaje, funkcjonującej w różnych religiach i filozofiach świata i to bardzo jakby od siebie oddalonych, no to jest złota zasada etyczna, tak? Czym drugiemu to, co chciałbyś, żeby tobie czynił, w bardzo różnych wersjach. Cały problem polega na tym, że w warstwie językowej spoko. Natomiast jak to porównasz i zobaczysz od strony motywacji, od strony celu, od strony środków realizacji, to się bardzo szybko okazuje, że ona jest znacznie bardziej zróżnicowana niż wspólna. To znaczy na warstwie zewnętrznej też możemy dawać, kurczę, no mówimy generalnie o tym samym. Ale jak zaczniemy pytać, no dobra, ale dlaczego wy tak uważacie? Co chcecie tym osiągnąć? I przy pomocy jakich środków chcecie to realizować? Się okazuje, że to jest zupełnie inna... okazuje się, że to jest zupełnie inna motywacja. Podam jeszcze jeden bardzo szybki przykład. Jeśli na przykład zestawiłbyś, nie wiem, problem aborcji na przykład w chrześcijaństwie, nie wiem, w buddyzmie, czy gdzieś tam jeszcze, to się okazuje, że generalnie podstawowa intuicja będzie na nie. Ale jak dociekasz, jakie są właściwie motywy tego sprzeciwu, to się okazuje, że tam żadnej zgody nie będzie. No sorry, nie da się porównywać sprzeciwu wobec aborcji z tego powodu, że każdy byt jest potencjalnie Buddą, tak? Ma naturę Buddy i zabicie jakiegokolwiek człowieka na każdym etapie życia to jest uśmiercenie jednego z Buddów. Z faktem, że mamy do czynienia z jednostką, która jest stworzona na obraz i podobieństwo Boga i podlega tylko i wyłącznie Panu Bogu Stwórcy. Sorry, to są zupełnie różne płaszczyzny, tak? Nie będzie to samo, natomiast motywacja jest totalnie różna. Jak ja na to patrzę. Co? Nie, no totalnie, Adam, dlatego że no, nie da się tych rzeczy zestawić. Wnioski są te same, natomiast przesłanki, z których są wyprowadzane wnioski, są zupełnie różne. Jeden Budda czy nie? No i to jest generalnie, dobrze wiesz, że to jest koniec, nie? Bo nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Odnośnie Bushido, w przeciwieństwie do buddyzmu czy wielu filozofii wschodu, to nie jest religia. To jest pewien kodeks etyczny, kodeks czy etos, który tyczy się konkretnych, nawet nie całej Japonii, tylko konkretnej grupy ludzi. I on... Czyli można nie być, będąc Bushido, można być byli zupełnie różnym wyznaniem. Jak najbardziej są dowody na to, że istnieli Europejczycy, którzy zostawiali słynny Shogun, ten serial. Aha. To jest postać oparta na postaci historycznej. Aha. Jak najbardziej był, to był Holender, tak? Tak. Który został tym, i on nie przyjął shintoizmu. Jak najbardziej można. To jest pewien system wartości. No bo to jest pytanie w drugą stronę. Czy można być europejskim rycerzem, nie będąc chrześcijaninem? No, to jest bardzo dobre pytanie. Ale Kościół to może. Znaczy, na wiarę mogą zdążenie prawdy. Można to gdzieś tam. I tak jak w przypadku chrześcijaństwa. Rycerstwo było mocno uwarunkowane w wiary katolickiej, ale to nie było... jednoznaczne, tak? Rycerz miał większe obowiązki od przeciętnego katolika, wymagano od niego więcej, ale też miał większe jakby, nazwijmy to, uprawnienia i możliwości, ale które nie wynikały z wiary katolickiej, no bo to, że rycerz dostaje, czy samuraj dostaje ziemię, no to nie wynika z żadnej wiary, to jest system społeczny.
I czerpię z tego. Ale to zauważ, że to jest teraz pytanie, na ile rzeczywiście to nie jest związane znowu z pewnym systemem społecznym, to znaczy, czy przeniesienie tego w inny system. Znaczy, kretyńskie pytanie, wiem, ale może on też pokaże. Na ile można być Bushido na przykład w, nie wiem, w systemie demokratycznym? Nie można być. Bo to jest demokracja, tam jest bezwzględne posłuszeństwo wobec swego pana, a czy kto tu miałby być swoim panem? Społeczeństwo jako całość? Ale no to czekaj, bo teraz jest problem. Pan, czy pan, przyjmując tego już najwyższego władca, on może być posłuszny, czy nie? Tak. A względem kogo on będzie posłuszny? Znaczy przyjmujemy w tym założeniu, że jest ten najwyższy. Tak jak oni wiem, że każdy jest wobec kogoś podległy, no. I tak jak najwyżsi urzędnicy są podlegli wobec cesarza, ale cesarz jest Bogiem. Ale też jest podległy wobec... No, a cesarz? Wobec... A cesarz wobec bóstw. Wobec Amaterasu. Co? Ale to dokonując takiego przeniesienia, to nie można by było w pewien sposób powiedzieć, że w demokracji, patrząc na partię polityczną, załóżmy, że prezes jest tym partii, jest tą osobą najwyższą w tej partii, to tak na siłę można by było jakoś... Zresztą to, co mówiłem, Bushido się nie zgodzi z tym, że jest równość, w sensie równość społeczna, równość wobec, oni bym, okej, jest równość prawna, ale to nie jest jedyna forma równości, jaka może być i z natury nie ma równości. Tu masz tę ideę, nie, założenie światopoglądowe. Masz założenie światopoglądowe, na pewno kojarzycie taką słynną książkę Artura Lovejoya, otwierającą jakby w ogóle nurt historii idei, która się nazywa Wielki Łańcuch Bytu, tak? To jest takie założenie, że rzeczywistość ma charakter hierarchiczny, tak? Takie platońskie założenie, tak? Mamy, ona jakby się ujawnia z góry na dół. Przyjęcie płaskiej rzeczywistości, to znaczy takiej, gdzie nie mamy żadnej hierarchii, tylko mamy wyraźnie jakby jeden wymiar, no najprawdopodobniej będzie uniemożliwiało coś takiego. Mi się tu przypomina, bo to jest, mam wrażenie, dosyć fajny wątek, który się pojawia wewnątrz masonerii, tak? To znaczy, na ile można być masonem, nie przyjmując wielkiego zegarmistrza. To dosyć mocno masonerię w pewnym momencie podzieliło. I masoneria ta o proweniencji tej, powiedzmy, szkockiej, tak, anglosaskiej, nie przyjęła w ogóle takiej możliwości. Ta masoneria francuska, ona właśnie poszła w taką stronę mocno demokratyczną, praw człowieka, czy generalnie może nie dobrze być ateistą, spoko. Natomiast w przypadku tego nurtu anglosaskiego, tam nie ma takiej możliwości. Możesz być różnego wyznania, natomiast jeśli jesteś ateistą, negującym istnienie jakiejkolwiek transcendentnej rzeczywistości, no to niestety masonem zostać nie może. Znaczy, tam raczej by nie było praw człowieka, no bo bycie samurajem to są obowiązki, tak? Zostać stworzony do obowiązków w różnych. Obawiam się, że ta masoneria anglosaska, ona też nie będzie przyjmowała praw człowieka w takim demokratycznym tego słowa znaczeniu. A to jest jakieś pytanie? Ja jeszcze jeden wątek, jeśli mówisz. Powiedz mi, bo funkcjonuje w literaturze, nie wiem, kto to zaczął, być może Durkheim, w takiej książce o samobójstwach, on twierdzi, że istnieje coś takiego jak samobójstwo altruistyczne. On dokonuje dosyć kontrowersyjne rzeczy, dlatego że on na przykład interpretuje jako samobójstwo altruistyczne wszelkie formy oddania życia za kogoś. On po prostu mówi, to co na przykład robił Jezus na krzyżu, to jest forma samobójstwa altruistyczne. No tu będzie na przykład do Sokratesa, że to jest też forma samobójstwa. Tak. Teraz pytanie jest następujące. Bo ja tu będę miał problem z taką koncepcją. Co? No. Natomiast pytanie jest, z jakiego powodu tak ostatecznie samuraj jest w stanie sobie pozwolić na samobójstwo. Zauważ, że na przykład na gruncie niektórych etyk, jak już porównywaliśmy na przykład, nie wiem, etykę chrześcijańską, obawiam się nawet, że na gruncie etyki chrześcijańskiej samobójstwo na przykład dokonane z tego powodu, żeby mnie nie dorwał przeciwnik, albo żebym się od czegoś uratował, nie będzie raczej pozwolony. Samobójstwo? Tylko, że będzie samobójstwem takim, gdzie twoją intencją zdradzi tylko i wyłącznie ratowanie skóry. To znaczy, ty nie dajesz czegoś, nie poświęcasz swojego życia,
ile raczej pozbawiasz siebie życia po to, żeby ktoś inny ciebie nie pozbawił. W pewnym sensie to samobójstwo, forma samobójstwa to jest coś w rodzaju oczyszczającego. Dlaczego brzuch? Bo oni mówią tak, okej, brzuch, jeżeli to jest dusza, to oni mówią tak, patrz na mnie, patrz na moją duszę, jest czysta. Dlatego taka forma, oni mówią, to jest taka forma oczyszczenia się, tak? Ja jestem, moje sumienie jest czyste, ja odchodzę bez żalu w tym sensie. Jeżeli tracił Pana, no to wiadomo, bo on w tym momencie był bezpański, mówiąc trywialnie. Ale czekaj, to zależy od Pana, że ginie Pan i Ty powinieneś jakby za Panem zginąć? Twój Pan jest jakby w pewnym sensie, może nie do Niego należy. To jest trochę jak we wczesnofeudalnej Europie, kiedy wuj, tak, to było u nas w Polsce, był praktycznie przynależny do swojego księcia. Tam dochodziło do takiej sytuacji, że kiedy taki członek drużyny wojowników chciał w sobie wziąć żonę z kogoś innego, musiał mieć zgodę i dzieci z ich małżeństwa były później dzielone. Kto ile, który jest więcej warty, tak, czy ta kobieta, tam czy ten mężczyzna? Znaczy, oczywiście ze wszystkimi różnicami. Podobna trochę sytuacja, nie pamiętam, jak się ten rytuał w tej chwili nazywa hinduski, którego zakazano w XIX wieku, gdzie umierała ci żona, znaczy umierał mąż i żonę palono żywcem. Nie tylko w hinduizmie, w pogaństwie było podobnie. Chociaż to nie był obowiązek. No tak, ale generalnie ten rytuał jakby zniesiono tam w XIX wieku, tak? Znaczy obowiązkowo. Zmieniono konstytucję wprowadzono dzięki Gandhiemu, którą odrzucili Hindusi, bo stwierdzili, że niezwyczajnie. No wiadomo, zjednoczenie myślę, nie? Tak, szerzone się wrzucało w ogień, to dzielnie. Nie było takiego obowiązku, było tam przewidziane, jeżeli żona, mówiąc o chrześcijańskiej, jeżeli ją dała życie. To była dobrowolna jej decyzja. Ale u Japonek też był zwyczaj okaleczania się, jeżeli uroda im przeszkadzała w wypełnianiu pewnych... Nie ma takiego wyboru. Ja chcę powiedzieć, tak, Michał, tak, o tym was mówi, że wojownik swoim razem z myślą Pana miał miejsce w najlepszym miejscu obecnie. W 1912, kiedy to generał ma sukę nogi, po śmierci cesarza odebrał razem z żoną sobie życie. Że są druga wojna światowa. Było i tu wśród admiralicji i generałów lądowych, kiedy już sprawa była przegrana, oni popełniali na swoich oczach samobójstwo. I to miało powiedzieć, takie miało być przesłanie, tak? My już odeszliśmy życie i teraz wasz obowiązek jest też zginąć. Może nie tak jak my rytualnie, ale oddać życie w walce. Nie macie się uchybiać, no bo my już nie żyjemy. Więc już nie macie jakby komu służyć. Możecie tylko zginąć na polu chwały. No ciekawe, bo to jest zbiórka z chrześcijaństwem, które wprowadza dodatkowy element, bo też jest jakby Pan ginie. Nie, tylko że zmartwychwstaje. No i jakby apostołowie też są prowadzeni do drogą, zresztą Piotr od razu dostaje info, że nie dożyje później starości do Pana. Znaczy będą z tego kielicha, ale jest jakby nie ma tak, że właśnie, że następna śmierć, tylko że jest to zmartwychwstanie, to jest konieczne, prawda? Tak mówię, to była pewnego rodzaju forma oczyszczenia się z zarzutów, a czasami obowiązek, jeżeli był taki głupi film, on był słaby ogólnie, Ostatni Samuraj, ale tam była taka fajna scena, on mówi, jak mi cesarz rozkaże się zabić, to się zabije z wielką chęcią, tak? Chodzi o to, że ta śmierć jego miała coś mu uzmysłowić, coś pokazać. To co mówiłem, wierność, ale też wierność własnemu sumieniu. Jeżeli mój Pan postępuje niezgodnie z prawdą, to może mu ta moja śmierć o tym przypomni, skoro jestem gotowy za tą prawdę zginąć. A jak ja wiem sobie pytań, to zakończymy. Jeszcze jedno pytanie jest. W tym budowu słyszałem, że kiedy został ten kodeks spisany? Kodeks? No. Kodeks nie został spisany, w sensie... Niepisany. To jest niepisany kodeks. On tam w XVII wieku jasu, tak, ale to było bardziej cywilne prawo, odnośnie relacji męża do żony, pana do... Ale tam nie było tych zasad, że tak powiem... To też jest pod kwestią konfucjonizmu. No, ale tam nie było tak stricte tej poczucia od honoru, odwagi, to tam nic z tego nie wynikało. To było po prostu przekazywane w sposób ustny tradycją. Nie do końca. Jedna jest taka książka...
to się nazywa Hagakure, też przez mężczyzn obowiązki. Ona została, z tego co pamiętam, chyba napisana w XVII wieku, czy w XVII, czy nie, w XVII, albo w XVIII wieku. Mówiłem, że z XVII wieku, że był ten kodeks. Ale ona była ukrywana, co ciekawe. Ona była ukrywana, ona została chyba dopiero w XIX wieku wydana. Nie, co? Hagakure. To był spis tych takich przypowieści różnego rodzaju, jak powinien postępować wewnętrzny. I to bardzo często były pospisywane jakieś tam treści, ale one były do użytku wewnętrznego danego rodu. Wiem, że czytałem coś takiego, ale to jest prawda. I teraz nie. Że właśnie tak kojarzenie Bushi z Zen to jest troszkę naciągane na potrzeby popkultury dzisiaj. Ja myślę, że więcej pewności to i co tam było. Zresztą to buddyzm, no tam są też doszedłszy no, przez Bodhidharma, Chan, Jimmy, Dogen, prawda, Zen. I w tak w formie dosyć zmienionej. Ta japońska się już tak wyróżnia. Nawet Dogen i Zen to jest tam około X wieku. Tak, no, no to jest styż, nie? A Bodhidharma w Chinach no, tak. Się gdzieś tam lokuje koło V wieku, więc to no, nie wiem, co to jest jeszcze Chan w międzyczasie. No to wiecie, w wieku bez taoizmu. Tak, oczywiście. Już jest tyle tych zaległości, a później czy ten shintoizm robi tam, to jest pół latą z tym shintoizmem. Co do tego Zen, bo jak samo sobie powiedzieć, że tak powiem na poparcie raczej tego, że Zen miał wpływ, to oni mówią, że jest taka przypowieść pewnego mistrza szermierczego, który mówi do swojego ucznia: moje nauki muszą ustąpić teraz nauce Zen. Tak, technicznie ty już umiesz wszystko, teraz się na rozwoju ducha właśnie w tym Zen. To jest chyba bardzo indywidualna sprawa. Czyli generalnie w tym chodzi o bardzo wszystko, żeby złą pustkę zmienić. Poza tym trzeba pamiętać, że były te... Poza tym też Japonia nie była jednolita, no bo pojawiały się tam sekty różnego rodzaju. Były klany mnichów wojowników, mocno w buddyzmie. Tak, to był klan i koimki. Nie, po prostu mieli mnóstwo problemów z jakim buddyzmem, bo ci mistrzy nie byli miłujący pokój. Tylko to byli świetnie wyszkoleni wojownicy. Ninja bez przykładu. Hattori, to jest w ogóle jeszcze inna... Hattori to jest w ogóle jeszcze inna szkoła. Ninja stworzył niejaki... Właściwie opozycja wobec samorządu. Do czego? Znaczy jak to się... Znaczy no poświęcenie życia, tylko że jak się to tak fachowo uznaje, że kamikadze nie powstali dlatego, żeby strategicznie jakiekolwiek wrażenie wywrzeć, bo to nie miało już znaczenia. Ja się bardziej spotkałem z taką opinią, że po prostu Japończycy zdawali sobie sprawę, czy ta ich wyższa kultura, ona jak wejdą Amerykanie, ona przegra z tym kulturą McDonaldów, tak? No i oni mu chcieli stworzyć mit narodowy. To miał być pewnego rodzaju, mit dla... Zresztą u nas też takie mity tworzono, tak? W Polsce byli tak zwani żywe torpedy. No. Dlatego mam pytanie. Jakie mamy tytułem,